Cześć wszystkim, witam w czwartym odcinku z podcastu Skupili. Seria. To zaczniemy z zamówieniem tym specjalnym Chocoholic. Może być. Kupon wziąć, teraz nie musimy się kuponami zajmować. Tutaj mamy te. Świeciło nam, chociaż powiem, że w poprzednim odcinku żeśmy klikali, żeby się nie świeciło. Dobra. Closer Client, gdzie on tu jest? Ten, który jest dla nas punktem zainteresowania. Co my mamy dzisiaj za dni? 11, 12, 13. Wave przyjdzie 13 dnia. Więc o nią chodzi, jeśli chodzi o jednego barza, więc 13 dnia powinniśmy zrobić dla niej specjalne zamówienie z wyprzedzeniem. No i potem jest Queen ewentualnie. Queen przyjdzie w tym odcinku? Przyjdzie. Więc 12-13 dzień będzie robienie zamówień dla Closer z wyprzedzeniem, żeby mi zrobić natychmiast. No to zaczynamy. Cherissa. Oraz miodowa gałka lodu, bo nie miodowa. No to nie jest hokej, tylko honej. Ale nowa gałka lodu. Cherissę już wszyscy chyba znamy. Jedna z papasów już się nam pojawiła. Znają to na pewno te osoby, które oglądają każdy odcinek. Dobra, to tutaj przygotujemy. Steven. Ta gałka i tak ma być, więc no, możemy ją zrobić. Ta ma być z czekoladkami. I druga ma być ta. Trzeba pokupować dzwoneczki do tych tutaj trzech dzwonków. Nie kliknę tego, żeby było ok. Ok, i kapnij to. Pamiętam, czy jakiś dzień nam perfekcyjnie wyjdzie. Nie to. Byłbym zadowolony, jakby tak było. Na pewno też byście chcieli zobaczyć chociaż jeden dzień cały perfekcyjny w moim wykonaniu. Cherissa i co perfekt? Skup Kerry jest łatwo perfekcyjnie. Teraz zamówienie od Alberta. W szczególności jak tak klienci rzadko przychodzą z dużych odstępach czasowych między sobą. Mamy bardzo dużo czasu, żeby zrobić zamówienia na naszych klientów. I co już są? Następny klient przychodzi dopiero. Przychodzi tak, mają takie wyczucie, że przychodzą, jak już wydaje jedno zamówienie. To nie tracę czasu na nic. No, no ładnie wychodzi, tak. Dobra. No, spadło, dobra. No to chyba perfekta możemy już nie zobaczyć. Możemy, mówię, nie musimy. No, tutaj jest jeszcze daleko do końca, dobra, wylego. Jest to Steven. Tak myślałem. Okej. Jak nie ten dzień, to może jakiś inny się może uda. Perfekcyjny. Hugo. Witam cię. Dobrze, stoisz teraz i robimy naszej gałki. Jedna gałka to jeden. Nie robi mi problemu. Nie. Okej.
przed następny. Kolejny. Jeden nie jest. Jeden się nie udał. Dwa się udały. I cały czas jest dowodzone, że skupili łatwo perfekt. A czolik nie muszę sprawdzać, bo wiem, że to wszystko czekoladowe jest. Tylko właśnie nie pamiętam, czy polewa jest pierwsza, czy posypka. Posypka chyba pierwsza. Polewa. Czyli chyba zawsze jest tak, że pierwszy jest polewa, a potem jest posypka. Hugo, i co, perfekt dasz? Ale dajesz inne 100% jest... Dobra. Lepete. Polewa. Okej. To jest ostatnie zamówienie w tym dniu, nie odcinku. Odcinek dopiero co się zaczął. Patrząc po dnia. Pierwszy dzień kończy nam się, a jeszcze przed nami dwa. Jak teraz cały, w każdym odcinku papasku, cały czas jak jest, ja już tego chyba raczej nie zmienię. W każdym odcinku, w każdym papasku będą 3 dni. I tyle ile potrwać będą musiały, to tyle potrwają. I odcinek po prostu skończy po 3 dniach. Cały czas do tej pory tak jest, no to... Zachowamy to. Nie będziemy już nic zmieniać, żeby nikomu się nie pokręciło. Właśnie, perfekcie. Okej, ale oni oddychają ze względu na to, że mają koniec pracy. I 99% na takie wyniki zdobyć to nie jest łatwo. Ale w Scooperii jest. Tylko czy punkty dokładnie mają punkty na... Rank. Czyli Kaju, Katli, Fan. Ok. 576 do kolejnego i 3 dni do wypłaty. I w kolejnym odcinku będzie wypłata. W tym odcinku jeszcze Mitch's Mess sobie zagramy, czyli ogóreczek, potem pomidory. To tu jest i mam tyle kresów. Taka czapka. Okej, ale zimy nie ma, więc nie musimy jej zakładać.
Możemy to tylko odkliknąć, żeby nam się nie świeciło. I teraz tak. Wejdźmy tu. Mamy holi cały czas okres, nie? Tak, holi. Jakoś się nie skupiłem, ile ranków. Bo chyba to rank powoduje koniec i początek holiday. Nie zwróciłem jeszcze tak dokładnie uwagi, ile dni trwa. Okej, myślę o kupieniu kuponu, tylko komu? Kto jest tutaj bliżej? Dawn. Wizyt. Kupon. Nawet jakbym miał przyjść, to możemy wydać 25 dolców, to nie jest tak dużo. Okej. Okay. Czyli mamy pewność, że on przyjdzie. Okej. Okay. Ale możemy sobie jeszcze kupić na przykład. Czy musimy? Możemy sobie kupić. Wiesz, nie, my pewnie nie będziemy sobie wykorzystać, ale możemy tak. Jakby były dwa zamówienia po dwie gałki. Czy po trzy gałki na przykład, albo byśmy potrzebowali więcej rządków. To mamy. Prudence ze swoim pieskiem. Kanji syrop. Robi i nikt tam widzę stoi. I Gregory jeszcze stał. Nikt to trochę nie do rozpoznania był, bo w takim stronie go nie znam, ale rozpoznałem Nika po jego głowie. Tak, rozpoznałem Nika po jego głowie. Ile jeszcze mamy rzeczy do odblokowania, jeśli chodzi o ten holi okres? Jedną. Tu jest 5 rzeczy do odblokowania. Okresa. Holiday. W wakacjach, świętach. Każde określenie odbiłem jest poprawne. Mindy. Chyba razem oba imię one są takie same. Tam jeszcze Joy była przy stoliku. Okej. Ale fajnie się wgra każdy papas. Nawet jeśli mi wychodzi tak jakbym chciał, to w każdym się dobrze gra. Chyba pewnie się fajnie ogląda jak z kilka na raz, tak. Nie zauważyłem, jak oglądalność tych podpasów rośnie. Więc nie żałuję tej decyzji o tym, żeby rozpocząć wszystkie podpasy naraz. Bo mi się przyjemnie nagrywa. Wy nie macie czegoś takiego, że oglądacie ciągle to samo. Wiadomo, że w podpasach dzieje się praktycznie to samo, więc... Nie macie jednego podpasa, macie kilka. Dzięki temu no, nie dzieje wam się ciągle to samo, tylko... Teraz tutaj są naleśniki, tam są sushi, tu jest gałki lodu. Bardzo fajnie mi się to nagrywa, wam się bardzo fajnie ogląda, widzę po wyświetlenia. Widzę to po wyświetlenia. Możecie też napisać swoją opinię w komentarzach, nie? I mamy perfekt. No i zrobiliśmy ostatnie chyba 20 100% i zapomniałem zmienić tego. Już trudno. Zapomniałem tego zmienić. Miało być, że w każdym dniu coś innego, ale jak już nie zmieniłem, no to trudno. Będzie jak będzie. Nie będę teraz przecież kończył dnia, bo źle wybrałem, tak? I teraz tak powinienem zrobić zamówienie dla Queen. Taka okres do poprawy. Dla Queen zamówienie powinienem zrobić, więc wchodzimy w Customers Queen. Czekoladowa z tym i... No nie ma z tym. Czyli tak. Dwie czekoladowe, ale nie z tym, tylko z orzeszkami miał być. Czyli tymi. Nawet mogę wam pokazać. To miały być orzeczki, a nie... Co mi wyszło, czyli czekolada. Czekolada miała być do tego, więc no jedna gałka jest do kosza. A ta też. Tam
miało być z tym. Jednego oka po prostu musi. A, dobra, to jak już. Jak już świeci, to najlepiej wyrzucić. Dylan jeszcze nie przyjdzie, ale przejdzie, bo w końcu go zaprosiliśmy. Dobra. I tak te trzy gałki. Ta do wyzwalenia, bo już jest taki slot. No i teraz przyda drugi rządek. Dobra, puść to. O, Dylan nie dość, że zaproszenie miał, to jeszcze przed listem. Czyli o, za to, że ja mu dałem list, to teraz on mi daje list. Czyli znowu z zamówieniem. Ja chyba w tym odcinku nie będę go realizować, myślę. Zobaczymy, jaki będzie. O, zobaczymy, czy się zdecyduje na to, czy nie. Dobra. Okej. Okay. I chyba nie tą działkę. Tej! I co ja mam teraz zrobić? Co ja mam teraz zrobić z tą działką? To jest w ogóle mi niepotrzebna. Co ja mam z tym zrobić? To nie jest ta działka, którą chcieli. Ej! Co ja mam z tym zrobić? Co ja mam teraz zamówieńca wywalić, bo gałka jest nie halo? A dobra, trudno. To nie jest ta gałka, to miała być ta. Ale jednak no, nie będziemy... Nie chce mi się poprawiać, no. I to, że nie jest ta gałka, to jest zauważam dopiero jak już tam... zacząłem robić, tak. Ale już nie miałem jak się wycofać z tego. Bo zrobiłem gałkę i musiałem ją na talerz walnąć, nie mogłem do... O! To widać, że się ładnie nam stopiło. Dlatego, że no, postawiłem na miejsce, gdzie nie było doneczku. Dobra, perfekt, już dzisiaj nie będzie, bo się stało jak się stało. Ale wydaj dwójkę. Okej. Ponieważ przyszła Queen, to od razu jej wydamy. Cała reszta sobie po prostu poczeka. Mamy zaumienie dla niej, no to wydamy i może się chociaż ten bar zrobi. Jeszcze mamy jedno zamówienie po drodze. Dobra, to potem jeszcze trzeba pamiętać, że piątka jest niezrobiona. A, to nie jest dla zamówień dla Queen, tylko Chocolik. Następne gałki są zamówień dla Queen. Wyrzuć, oddaj mi to. I teraz tak, to wydać, zrobić to. Ładnie. Teraz już się zaczęli niecierpliwić, widzę, po punktach. Teraz tak, to. Ja tamtą gałkę wziąłem, bo ona podobna była do tej, co jest teraz. A to miała być ta gałka. Ta, co była pomylona. Skupili się to raczej nie zdarza, ale pomyłki mogą być. Liczę chociaż na ten perfekt, który teraz próbuję zrobić. Się nie udało. Okej, dobra. Jest jeszcze tyle
tyle przed nami, że na pewno kiedyś się to uda. Tylko powinien teraz pójść i zrobić tą gałkę dla Hugo. Czyli... Jeszcze jeden odcinku. A w następnym się postaram dla WIF zrobić lepiej. WIF też. To było zamówienie ze specjalnym listem, więc czego dostaniemy? No niestety nie dostaliśmy. Jestem zdan przed listem, ale go nam nie dał. Sobie poczekałem. Wyszło, jak wyszło. W sumie w tym wypadku, jak wiem, przechodzi z listem, to jest jak kołder. Wiesz, no, jak się nie spełni ich zamówienia dosyć szybko, no to już ruszają ramionami. Nawet jak mają dobre punkty. Czy miał być list za list? Ja mu wysłałem list, ale z powrotem nie dostałem nic w zamian. Na gwiazdki. Dobra. Hugo, chociaż tutaj dobry wynik. Dobra, dzięki. Dwa zamówienia wyszły troszeczkę gorzej. Dwa, nie sześć. Najgorszy wynik za waiting przez całą skupienie, co spowodowało, że na faranka nie wbiliśmy. Jakieś 5 minut zabrakło, teraz gramy sobie strike out. Czyli utrudniona wersja baseballa. Dla mnie było kliknięte w zielone pole, tam gdzie piłeczka, ale okej. Próbujemy drugi raz. Tym razem z ciemną skórą. A. Okej. Jak trafimy piłeczkę, to mam pewność, że się nie, że nie odbiłem. Okej, i jeszcze jeden. Planter box, czyli flaminga albo pelikana, którego możemy postawić. Widać, faktycznie w tym odcinku nie zrealizujemy tego specjalnego zamówienia. Zrealizujemy to. Dobra, kontynuuj. U nas zamówienie ma być dla WIF-a. Tyler. No i pomegranatę. To granat. No bo. Wiecie co ja zrobię? Wejdę tu. Jest WIF-a. Najwyżej mi się to nie opłaci, ale ja zrobię od razu zamówienie dla niej. Tu jest nowy. Jedno ma być z tym, jedno ma być z tym, jedno ma być z tym, tylko że... A, okej. Myślałem, że pomyliłem gałki. Tak, jedno ma być z tym. Jest dobra. Druga ma być ta. Jeszcze jedna. I... Z czym to miało być? Z pisteczkami, tak?
Tak, pisarzki. I jedna gałka mylić. Tak. Najwyżej mi się to nie opłaci, ale już się coś robi. Dostałem komentarz, że nie wiem, to ma być, że na 1000 to ma dostać 100%, perfekt. Jak mamy to być po prostu na 1000, że przyjdzie i od razu dostanie. Gałki, tylko bardzo na inne zamówienie. To musi tu czekać. Może sobie ewentualnie to przestawić, żeby było przyspieszyć. Dzisiaj też dostaniemy ten, może już na list ze specjalnością. A ile jeszcze będzie, perfekt. Niestety już się troszeczkę naczekała. Co ja zrobię? Jak będzie klient przy stoliku, to ja po prostu zrobię zamówienie dla Bowser i tyle. Zanim przyjdzie. Mindy, byłaś poprzedniego dnia, teraz przyszłaś, ale perfekta dalej nie da. Dobra. Jojo i Ami. Gumę sobie żujesz, Ami, co? Mam nadzieję, że ci smakuje. Po to są, żeby je żuć sobie. Widziałem, że się świeciło, więc od razu do... Proszę, ta gałka. Ta też. Tylko, że takie wyrzucenie gałek to właśnie jest... Co jest? Okej, okay, no to ja bym od razu piknął to i od razu to zrobił. Ale mi się to, może mi się to opłaci. Jak się nie opłaci, to po prostu będę żałował, czyli tak. Ta. To miało być co? Przynajmniej nie wiedział, czy to o to chodzi, czy o coś innego. Ma jeszcze tyle czasu, że na spokojnie zrobię zamówienie dla tych pozostałych. Nie czekałem jeszcze jakoś długo. Potem ma być co? Bita śmietana i posypka. I teraz. Okej, wisienki. Czyli jak przyjdzie, to od razu i tu damy.
O. Ale to mają być odwracane talerze. Jeszcze nie przyszło, dobra. Wszystkie mają być tak. A nie wyszło. O, przyszła. Więc zaraz się okaże, czy dobrze rozumiemy tego bacza. Mam najechane na to. Wydaj to. Widzicie? I o to chodzi z tym barzem. I tak mamy zrobić też z Queenką. Czyli z Queen. Dobra. Teraz ja robię do końca za mnie Rico. Nie, jak tych gałek tam dam. Właśnie, trzy. Okej, i teraz tak. Te zaumienia szybko pójdą, bo widzicie sami, że one wymagają niewiele, bo jedną gałkę. Następnym razem jak Queen przyjdzie, po prostu zrobimy to samo i tyle. No i tak mi się przeciągnęło, więc no. I też widzicie, że są zadowoleni. Może nie perfekcyjnie, ale są zadowoleni. Więc nie żałuję tego. Mamy zrobionego badża, który był troszeczkę wymagający. Ale i to nie jest ostatni badż, który taki wymagający był, nie? Jeszcze jest jeden. Czy oprócz tego, że Squint, tak? To samo zrobić. Jeszcze jeden taki wymagający. Znaczy są chyba jeszcze jakieś wymagające. Są jeszcze też jeszcze kilka zablokowanych tych barów, nie? Dobra. Niestety lista dzisiaj, listu już dzisiaj nie dostaliśmy, ponieważ w poprzednim dniu chciałem zrobić zamówienie dla Queen natychmiast, ale no, nie wyszło. Jest to done. Dałem mu list, ale mu nie dałem zamówienia takiego jak chciał. Dobra. Czy dałem takie jak chciał? Tylko, za późno. No i w sumie to wszystko przez to, że mi się tamte gałki przesmażyły. Tak, okej, i to ostatnie zamówienie w tym odcinku. I sami widzicie, to jeszcze jest dobry wynik. Więc trochę dzisiaj się działo w tym odcinku. Może niepotrzebnie straciłem możliwość na list, ale jeszcze będę, jeszcze dostaniemy tego listu. Tak. Jeżeli w tym odcinku, to w kolejnym raczej będzie większa szansa na dobić tego listu. I łapki w górę, komentarze, subskrypcje. Dzięki za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że się podobał. I teraz jeszcze sobie posyłamy do przeciwników z Fatali 3. Ta bomba powinna mi się schowała, ale jej się nie daliśmy schować. Dobra. Jeszcze Future Casting dostaliśmy. Plakat, który jeszcze sobie powiesimy. Okej, done. A, gdzie to jest? Tutaj. To jest ten barż. Potem jeszcze ten jest do zrobienia. I który jest jeszcze taki wymagający, który się nie da zrobić przypadkiem. Oprócz oczywiście kupowania, tak? Serwowanie to nie. Pierm to nie. To w minigame to się zrobi przypadkiem. To są SC, tak. Czyli potrzebujemy mieć to specjalne zamówienie, żeby Joy dostała. Jeszcze jest sporo zablokowanych. O.
A jeszcze to się też zrobi. To się zrobi. Z ubraniami to się zrobi. Ustawić dużo muzycznych tych, żeby co nie tu tańczyło. No to się też zrobi. Tutaj 12 punktów. Tutaj mamy zdobyć 12 punktów. No i jeszcze jakieś tam badże, ale nie mogę jeszcze zjechać. To nie potrwa jakoś długo, bo wystarczy tak. Mamy dwa kupony. Mamy rozdać jeszcze 8 takich kuponów. Leave 9 cookies in the oven at the on the end of the day. Kiedy dining jest. Nie wiem, o co z tym chodzi. No to mam trzy różne ciasteczka wyjmować. Okej. Myślę, że zdam radę zrobić te wszystkie 90 badżów. Przez naszą serię się skupili. Dobra, a to cześć.